674 ulicy Kryńskiej w Sopocie. I byłaby to dotacja dla samorządu województwa pomorskiego z kwotą 4,5 miliona. Przy czym na rok 2020 zaplanowano 2 miliony złotych, na rok 2021 2,5 miliona złotych. Wcześniej było pytanie pana radnego odnośnie efektu wizyt na ulicy Kryńskiej. Efektem są dzisiejsze przesunięcia i obecne zarząd województwa, jak również radni, stoją na stanowisku, że gmina Zakółka powinna też się dołożyć do wiaduktu. My się dokładamy, ponieważ przekazaliśmy już teren na wkład właśnie Państwu, jako Rada Miejska uchwałą. Natomiast propozycja jest taka, otrzymaliśmy porozumienie do akceptacji, porozumienie jest procedowane w tej chwili. Otrzymane porozumienie wysłaliśmy z naszymi poprawkami do Urzędu Marszałkowskiego i przed chwilą byłam na linii telefonicznej z panem dyrektorem. Zostanie ono dzisiaj albo jutro ewentualnie przesłane nam z tymi poprawkami. Otóż jeżeli chodzi o konkrety, przedłużono postępowanie związane z ofertą i dzięki temu jest możliwe wykonanie wiaduktu po tych cenach, które są obecnie. Najniższa oferta to 62 901 462 zł brutto. Koszt robót, w tym jest też koszt robót budowlanych inwestycji w kwocie 61 499 262. Koszt nadzoru inwestorskiego określone kwotę 701 100 i koszt badań laboratoryjnych określone kwotę 701 100. Z tym, że te koszty prawdopodobnie ulegną zmniejszeniu. Natomiast wkład brakuje województwo na wkład własny. Województwo posiada kwotę 49 500 000 zł na budowę wiaduktu. Brakuje kwoty końcowej 4,5 miliona. Proponujemy w wieloletniej prognozie finansowej te pieniądze przesunąć i proszę Państwa o przegłosowanie, ponieważ województwo będzie ubiegało się o środki z rezerwy ogólnej budżetu Państwa i zazwyczaj jest tak, nie było żadnego roku, żeby województwo podlaskie nie zostało, ale zazwyczaj jest tak, że od 50% inwestycji do 70% województwo otrzymuje. Więc zapisaliśmy w porozumieniu taki punkt o tym, że w przypadku, kiedy województwo otrzyma pieniądze z zewnątrz, jakiekolwiek to były środki na budowę wiaduktu, ponieważ PKP się dokłada, te pieniądze są uliczone w tą kwotę, co województwo posiada. Jeżeli województwo otrzyma z zewnątrz środki finansowe na budowę wiaduktu, to wówczas wartość przekazanych pieniędzy gminy Sokółka zostanie tak jakby aneksowana i być może będzie tak, że praktycznie zero przeznaczymy złotych na jako wkład własny, tak, do budowy wiaduktu. Grunt już przekazaliśmy. W związku z tym proszę Państwa o wsparcie, przegłosowanie, ponieważ z badań i z analizy rynku, jeżeli dojdzie do powtórzenia kolejnego następnego przetargu, to jest przetargu, wówczas te kwoty już nie będą obowiązywać, będą one o 40-50% większe, więc będziemy po prostu borykać się z tym, że ten wiaduk być może nie będzie w tym momencie dla województwa opłacalny. Ponieważ jak wszyscy wiemy, zawsze brakuje pieniędzy, tak jak nam brakuje pieniędzy na inwestycje w Gminie Sokółka, podobnie województwu też brakuje pieniędzy na inne inwestycje. Ja osobiście bardzo się cieszę z tego względu, że wykonawcy zgodzili się na związanie z ofertą i zgodzili się przedłużyć to całe postępowanie do czasu znalezienia tych brakujących 4,5 miliona złotych. Jest bardzo dużo osób przychylnych tej inwestycji, ale też jest sporo osób nieprzychylnych tej inwestycji. W związku z tym ruch, który dzisiaj wykonujemy, przesunięcie tych środków odbierze argumenty przeciwnikom tej inwestycji i przybliży nas bardzo mocno do realizacji budowy wiaduktu do
przyszłego roku. Miejmy nadzieję, że ta historyczna chwila już za parę lat nastąpi. Proszę teraz o głosowanie, proszę o podniesienie ręki, kto z Państwa za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję serdecznie.